Tytułem inżyniera przed nazwiskiem jeszcze kilkanaście lat temu najczęściej legitymowali się panowie. Panie były wyjątkami w tej grupie. Teraz jest ich coraz więcej, o czym świadczy chociażby liczba kobiet, które w ostatniej sesji zdały trudne egzaminy przed Komisją Kwalifikacyjną Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu. Spośród 210 osób, które odebrały decyzję o nadaniu im uprawnień budowlanych w takich specjalnościach jak konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjno-drogowa, inżynieryjno-mostowa czy elektryczna, 30% stanowiły kobiety. Niektóre były nawet lepsze od wszystkich panów. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wyróżniła 10 osób za najwyższe osiągnięte wyniki w czasie egzaminów. 6 osób to kobiety. I po trzecie, 3 pierwsze miejsca to kobiety. Szapoba, panie. I jak przyznają sami panowie, nie jest to przypadkiem, a staje się powoli normą. Jest to normą, jest to taką tendencją zarówno na uczelniach wyższych technicznych, jak i u nas wśród kandydatów zdających egzamin na uprawnienia budowlane. Rzeczywiście mamy coraz większy odsetek kobiet, w szczególności jeśli chodzi o uprawnienia projektowe. W biurach projektowych rzeczywiście ta proporcja już jest, można powiedzieć, że porównywalna tak naprawdę ilość kobiet w biurach projektowych i ilość mężczyzn. To już jest takie 50 na 50. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ kobiety bardzo dobrze sprawdzają się, są bardzo skrupulatne w swoich obliczeniach, w projektowaniu i są rzeczywiście osobami, projektantami odpowiedzialnymi. Cieszę się, że ten zawód został poniekąd uwolniony od kilku lat dla kobiet. Jak się okazuje, kobiety zajmują także eksponowane stanowiska w tej branży. Przykładem mogą być Aida Januszkiewicz-Piotrowska, która jest wielkopolskim wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, a Żaneta Krzysztofiak przedstawicielem konińskiej placówki izby. Dlatego nie powinien już dziwić nas widok kobiet kierujących budowami.